On szuka grzybów, a oni jego. Sezon w pełni. W lasach można spotkać wielu grzybiarzy z wypełnionymi koszykami. I o ile nasz jesienny sport narodowy to nic złego, to niestety podczas wypraw nie brakuje nieodpowiedzialnych zachowań. Paweł Jędrusik. Nie ma dnia, żeby leśnicy nie odbierali telefonów od osób, które poszły na grzyby i potrzebują pomocy. Sytuacje są różne. Zdarzają się osoby, które to są osoby starsze, niejednokrotnie o las, którzy chodzą na grzyby, zbierają te grzyby, oddalają się bardzo daleko od samochodów, w pewnym momencie giną i szukają pomocy. Dzwoniąc, czy to na policję, czy to do nas, ja w ciągu jednego dnia mam 3-4 interwencje. Leśnicy pomagali już na przykład ponad 80-letniej kobiecie z rozrusznikiem serca czy osobom, które grzyby przyszły zbierać, chodząc z balkonikiem. Takie sytuacje wcale nie są rzadkością. Przeceniamy własne możliwości, jesteśmy nieprzygotowani dobrze, źle ubrani i nie znamy terenu, a przeceniamy swoją orientację w terenie. I tak się często też dzieje po prostu ze starszymi osobami, że one właśnie czują, że mają tą dobrą orientację w terenie, bo zawsze tak było, ale wybierają się do lasu bardzo rzadko, czyli na przykład właśnie raz do roku, kiedy przychodzi ta jesień i nie mają świadomości tego, jak bardzo na przykład pogorszył się ich stan zdrowia. Bezpieczeństwo to jedna kwestia, ale eksperci apelują też o kulturę w lesie. W większości oczywiście potrafimy, ludzie są kulturalni, parkują na dozwolonych miejscach, jeżdżą drogami, po których mają prawo jeździć. Aczkolwiek w weekendy, gdy to oblężenie lasów jest największe, no tak, sam obserwuję, że ludzie czasami i zastawiają szlabany i wjeżdżą najdrobniejszymi przecinkami, zostawiają auta w środku lasu namku. No i też w lasach widzimy całkiem sporo śmieci. I o ile wybierając się do lasu chcemy się odprężyć i odpocząć, to warto jednak pomyśleć o własnym bezpieczeństwie, tak aby krótki spacer w poszukiwaniu grzybów nie skończył się tragedią.